Witajcie was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. I słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy startowo 3 bitwy trzema dużymi czołgami. Na początek sobie wzięliśmy czołg premium 5 tieru, czołg Excelsior, jeśli dobrze wymawiam jego nazwę. Czołg można zdobyć na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest kupienie magazynu Spectrum, gdzie dostajemy kod na właśnie ten czołg, taki kod bonusowy. A drugi sposób jest taki troszeczkę dla ludzi, którzy mają grubszy portfel, to jest po prostu zakupienie sobie golda i przez tego golda można sobie kupić właśnie ten czołg. Jak dla mnie pierwsza metoda jest łatwiejsza i dla ludzi, którzy nie mają, nie dysponują większymi pieniędzmi. No dobra, jak widać mamy prawie że stałe 60 FPS, tam 59. Zobaczymy jak to będzie w bitwie. Muszę sobie pogrywać jakieś mody, bo już nauczyłem się tutaj grać z modami, a że bota ściągnąłem dzisiaj, więc no nie zdążyłem poinstalować jeszcze modów. Jakby ktoś się pytał, jakie mam ustawienia graficzne, by to kogoś w ogóle ciekawiło, to mam maksymalne. W końcu sobie mogę pozwolić, a nie najniższe. Jak na starym komputerze, teraz sobie mogę pozwolić na granie na najwyższych detalach. Kogo my tu mamy? T-34. Gdzie na żywioł, jak widzę. O ty kurwo, do mnie strzelasz? Pizdo? O ty kurwo. Dobra, zawsze pamiętajcie, że przodem do przeciwnika. Nigdy bokiem ani tyłem, a tyłem to już zwłaszcza. Bo z tyłu macie silnik, więc jak się wam dobierze ktoś do tyłka, to już tak naprawdę macie jakieś 20-30% szanse na przeżycie. A jak to jeszcze jest ktoś z wyższym tierem od was, to już w ogóle macie 1% szans na przeżycie. Więc zawsze pamiętajcie, przodem do przeciwnika, nigdy bokiem. Bo z przodu macie zawsze najgłębszy pancerz. No, mamy tutaj Churchilla. Czego ja nie mogę? O, teraz mogę go. O ty kurwo. Kurde! Rykoszet wszedł. No wyjdź. Bądź moją tarczą, my friend. No kurde, co ty koszetował? No, really? To się na mnie fokusowali wszyscy. O! Kurwa. Kurwa mać, dobra. Jasno, spierdalam. Zadajmy sobie pociski. No really! Odłamkowy? Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. No wycofuj się, idioto. Czekajcie, bo oni się na mnie teraz fokusują.
ma Churchill. Nie dla psa kiełbasa. Nie dla psa kiełbasa mówię. Nie dla psa kiełbasa, suko. Pijacz. Ty kurwo jebana. Nie dojebana ruska. Mówi no. Dobra, dojadą go już tam. Gangbang. Dobra. Mamy to. Okej, słuchajcie. Kolejna bitwa. Tym razem KW85. Muszę ten czołg mocno poekspić. I jestem zszokowany. Ja jestem zszokowany. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mnie wrzuciło na walone 8 tiery. A ja jestem 6. Więc no sorry, ale tak średnio sobie dam radę. Będę musiał uważać. To bardzo mocno. Będę musiał uważać. Bo mój pancerz w porównaniu do tego GW Tigera P. To nie no, może przesadziłem, może i nie jest go dość, bo GW Pan Tiger P to jest działo samobieżne, a działo samobieżne nie mają jakiegoś tam mocnego pancerza. Chociaż też zależy dla jakiego czołgu. Dla mnie może być troszeczkę problematyczne. A moje dla niego to pestka. O, o tym właśnie kurwa mówiłem. Bo działo już walnęło. Dobra, gąsienica mi powie, że jebła. Tego muszę uważać. Jak na razie się skitam gdzieś tutaj, żeby obczaić jaką mamy tutaj sytuację. Niech moi tam wszystko opadają i powoli będę mógł się posuwać do przodu. Tylko muszę uważać, żeby mnie nie jebli. Bo jak mi pójdzie w silnik, to brońcie Panie Boże, żebym ja wybuchł. Jedzie? Dobra, tam mamy te 385M. M to jest chyba mini. Ja mi się przynajmniej zdaje. No i dobra, no tak średnio ja tutaj widzę tą sytuację. Na nami jeszcze dojeżdżają, ale... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dobra, czekajcie, czy ja coś tutaj mogę w ogóle pomóc? Kurwa, tam KW2 siedzi, ja pierdolę. To ma jeszcze to działo jebitne. To co zawsze mnie przerażało. To mam przejebane. Oj, tak on ma to działo. Zdecydowanie. Dobra, ale zaletą jest to, że on walnie raz a mocno. A potem musi przeładowywać to około pół minuty. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra, tam już próbują zająć, ale ja tutaj próbuję. No i teraz ciekawe, ile mu hitną. O, panie! Dobra, musimy się wcelować, bo on tutaj wyjedzie. Kurwa. Dobra, zużył to. Ale muszę mieć szybką... Czekajcie, ja sobie stanę bokiem, żeby mieć szybką drogę ucieczki. Ja muszę mieć szybką drogę ucieczki. Dobra, spokojnie. Na spokojnie, dopiero dwóch padło. Kurwa. Nie no, muszę ja tutaj stać, nie ma innego wyboru. Dobra, ja się cofnę. Bo go nie widzę. Ja pierdolę. Dobra, powoli do tyłu. Do tyłu, do przodu, powoli do przodu jedziemy. No, w dupę. Dostał. A znowu go nie widzę. O kurwa. Nie widzi mnie.
Panther się tutaj do mnie dobiera. Zboczeniec jeden. Ja pierdzielę, tak on ma to działo. Na stówę. Jak on mnie zabrał pół HP. Ponad pół HP tym działem balonem. Nie, dziękuję za takie coś. Dziękuję, postoję. Ja stąd spieprzam. Jak ktoś się inny z nim męczy, ja dziękuję, ja postoję. Pojadę sobie tędy. Tutaj jest więcej moich, ja tutaj pomogę, o ile zdążę. To pomogę my friendowi. O, tutaj go zaraz złoją. Dobra, wycofuj, wycofuj stary, wycofuj. Uuuu. Mamać. Załoga ogłoszona. Co jest, czy ty wchodzi coś takiego jak ogłoszenie? Really? No seriously? Nowo, kurwa. Dobra, ta bitwa to jest taka stójka. Ale no nic nie zrobię, jak mnie wywaliło na takie tyle, to ja wolę już stać. Niech się inni męczą. Dobra, kawo dwa leży, ja tutaj tylko teraz mogę się modlić, żeby mnie nie zdjęli. 7-5, wygrywam jak na razie. Zostały 3 działa samobieżne. I 2 niszczyciele. U nas zostały 2 niszczyciele i 2 działa. Nie, 3 niszczyciele. Wróć, 3 niszczyciele. Dobra. Czekamy w takim bądź razie. Nic innego ty nie zrobię. O, czekajcie, mamy kontakt. Nice. Tam. To kolejny przyjaciel. Skąd? Ty kurwa. Dobra, muszę zmienić miejsce zamieszkania. Dobra, zmieniam miejsce zamieszkania, bo tutaj jestem już spalony. Kurwa, nie tak nie w niego. Pokaż gąsieniczki. No pokaż gąsieniczki. No. Dobra, tutaj już jestem bardziej chroniony. Dobra, damy radę czy nie damy rady? Jak myślicie? Tak, kiedy jeden jest tam, to my musimy się bać tylko T-71 i tego niszczyciela. T-71 jest tam, tak, kiedy jest tam. Kurwa, zniszczyłem działo samobieżne. Niszczyciel, musisz coś zrobić. Chuj w dupę. Dobra, niszczyciel go musi załatwić. Ja pierdolę, czy zniszczy nam KV? To dostaje deda nam zniszczył. A kosztuje deda to był? No właśnie, też nie mamy działu. Dupa. KV sobie poradzi, czy nie wiem. O kurde, ta są wszyscy. Jak dopiszę szczęście, to przeżyjemy. Tamten N4, A3, E2 już na wykończeniu jest. My zresztą jesteśmy na hita, góra 2. Powinniśmy dać radę, nie zdążą tutaj dojechać. Ty kurwa jebana. Ty kurwa jebana. Dobra. Ja się jeszcze bardziej cofnę. Dobra, tamten musi... Tamten RHM musi ich zatrzymać. Jak najdłużej. Dawajcie. Kurwa, Giewo Panther jest.
Dobra, zniszczył go. Wiecie co? Przemeldowałbym się. Ja się stąd przemeldowywuję. Ja idę tam pod kościół. Ja się przemeldowywuję, zdążę? Dawaj kurwa. Dawaj kurwa, żołnierz. Druta. Dobra. Tutaj powinienem być bezpieczny. Dobra, mamy to. Szok. I z niej dowierzanie, że my to żeśmy wygrali. Okej, słuchajcie. Trzecia, ostatnia bitwa w tym odcinku. I lecimy kawój DNS. Tryb zdobycie bazy. I oby nam się poszczęściło tak jak w poprzedniej walce. Nie wiem, że jestem na topie. Ale oni mają dwa chill-chille, 1KW, 1KW1S. Dobra, zwiadowcy już jadą. Ups. Przepraszam pana. Nie chciałem. Dobra, my spieprzamy do miasta. O. Ciało są bieżne już walą. 0-1. Jak ja cię lubię. Jak ja cię lubię, 0-1. Ale ty nie masz tego działa. Słabo. Nie masz tego działa jebitnego. Tego co jak walnie to zabije. Zniszczy. To nie jest to działo. Ale właśnie dlatego te Japońcy są takie, że pancerz mają taki średni, ale działa to nie mają ujebitne. Jak walnie to zniszczy za jednym hitem. Jednak Japońcy potrafią. Dobra, nie ma co się kryć, próbujemy do przodu. Próbujemy do przodu. Nie ma lipy. Nie ma co się opierdalać. Nie ma lipy. Jak to powiedział Robert Burnejka. Nie ma lipy. Wiecie co, ja bym się rozstawił. Widzicie? Ja bym się rozstawił. Ale dobra. Wszyscy to wszyscy. Pierdut mandziu. To opuścił szyk. Ja to mogę niszczyć? Really? Ogłoszenie dostał. Znowu szybka bitwa. Czyżby? Nice. Dobra. I game over, frajerzy. Mamy to. Szczerze powiem, że myślałem, że będzie gorzej. Mamy tu jakieś wygle? Naprawa pojazdu. Nie wiem, tylko ta naprawa. Cool, walić to. I okej, ludziska. Tak więc to było na te 10 odcinków z bota. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli chcecie zagrać razem ze mną w kolejnym odcinku Wotam, to musicie się zarejestrować w linku podanego w opisie. Jeszcze jako prezent ode mnie dostaniecie kod na bonusowy ten, na 3 dni premium czołg trzeciego tieru, jakiś tam lekki chyba, i miejsce w garażu i chyba 100% załogi, z tego co pamiętam. Ale na pewno są 3 albo 2 dni premium konta. Miejsce w garażu i ten czołg. No, tak więc kod macie w opisie, link do rejestracji macie w opisie. Wszystko macie w opisie. Tak więc, jeśli chcecie ze mną zagrać, rejestrować się, pobierać grę, instalować, patchować,
odbierać bonus niemiłej gry. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.